Hej kochani, witajcie na kanale Doriska 90 w kolejnym vlogu. Ja dzisiaj troszeczkę nie wyglądam, gdyż jak widzieliście chyba w poprzednim vlogu, to tam jakiś urywek dodawałam, że byłam na imprezie. Poszłam dzisiaj bardzo późno spać, było po trzeciej, też przed czwartą. Wstałam koło dziewiątej. No i wiecie, ogarnęłam trochę mieszkanie, posprzątałam, pomyłam podłogi, robiłam sałatkę. Pewnie wam tutaj gdzieś wrzucę później jakiś filmik z tego. Właśnie już kilka tych waszych, jak ja to nazwałam, fanartów, no ale wiecie, chodziło mi o to ogólnie, o jakieś filmiki, rysunki, życzenia i tym podobne rzeczy, więc tak, dostałam już kilka, myślę, że może jutro już wrzucę wam tutaj na kanał, no, pracę tych osób, które właśnie w zamian dostaną ode mnie kartki. Myślę też, że w tym tygodniu zrobię pozdrowienia, bo często w komentarzach o nie prosicie, więc one się niebawem pojawią. No tak, mamy niedzielę, już jest po południu. Impek pojechał samochodem na myjnię. No, a my może otwórzmy nasze kalendarze adwentowe, zobaczmy, co tam dzisiaj dla nas kryje los. I może zacznijmy sobie standardowo od kalendarza z Milką, ale zanim tutaj właśnie przejdę do otwierania okienek, zapomniałam, że nie powiedziałam najważniejszej rzeczy, czyli że dzisiaj jest czwarty dzień vlogmasu, a do świąt pozostało nam tylko 20 dni, więc łapka w górę, kto już nie może się doczekać, no wiadomo, Wigilii i świąt, a my tutaj lecimy z czwóreczką, takie mniejsze okienko i no nie wiem, czy taki już mieliśmy? Nie, chyba nie mieliśmy jeszcze Milki Oreo, więc taki cukierek się dzisiaj tutaj dla nas skrył, oczywiście zostawimy sobie go na później, a teraz przejdźmy do kalendarza z bransoletką. Tutaj czwórka też na samym widoku dzisiaj. I tym razem mamy taką kuleczkę. Ja tu może ją wyjmę z tego, żebyście to dobrze widzieli. No, tak ona wygląda. Taka fajna, zwykła. Tak to się prezentuje. Oczywiście pewnie później jeszcze będę to jakoś przekładać, jak otworzymy wszystkie okienka, żeby to jakoś ładnie wyglądało. My przejdźmy teraz do tego kalendarza z kosmetykami. No i szukamy naszej czwóreczki. Mamy tutaj taka tutaj zawieszka. Może gdzieś tu w mieszkaniu powieszę albo do samochodu. No i został nam jeszcze tylko ten kalendarz i kalendarz ze zdrabkami. Więc tak, szukajmy w tym dużym czwóreczki. Gdzie na lewo? A, widzisz? Ty wszystko widzisz. No i otwieramy, coś my tutaj, o, zobaczcie, mamy Kleopatra maskę, czyli maseczkę Beauty Deluxe, podwójną, bardzo fajnie, na pewno mi się przyda, do każdego typu skóry, więc fajnie, z tego jestem zadowolona, może nawet dzisiaj na wieczór sobie zrobię. No, a teraz zobaczmy, co tutaj nasz kalendarz zdrabkowy dla nas dzisiaj ukrył. Szukajmy, o, czwóreczka jest. Ja was tutaj standardowo postawię.
przybliżę, żebyście dobrze widzieli. Przyniosłam tutaj mojego szczęśliwego grosika. No i sprawdźmy, czy dzisiaj Winterlos da nam wygraną. 20 euro, 1 euro, kolejna 20, kolejna 1, więc tutaj mamy sporo szansy właśnie na 1 i na 20. No a co tutaj będzie? Niestety tutaj mamy 1000. O, mamy 1, więc bardzo fajnie, jak widzicie. Dzisiaj nam się powiodło, udało nam się wygrać. 1 do nas dzisiaj powędrowała. A dzisiaj może, kochani, jeszcze sobie zdrapmy naszą ulubione buźki, czyli Das Gute Lange Los za 2 euro. No i zobaczymy, może tutaj też nam się uda. No i co? Szukajmy. Mamy kaczkę za 100. O, zobaczcie. Ledwo zaczęliśmy drapać i już mamy kolejną wygraną, 2 euro. Zobaczcie, kolejna buźka, więc już jesteśmy 2 euro dzisiaj do przodu. Bardzo fajnie, no nie, nie wierzę. I zobaczcie, kolejna buźka, więc już mamy 6 euro w tej malutkiej zdrapce za 2 euro. Dzisiaj drapeczki bardzo pozytywne dla nas i zobaczcie, kolejną mamy buźkę, więc już mamy 2, 4, 6, 8 euro dzisiaj wygrane. No i czy będzie dyszka? Czy będzie tu kolejna buźka? Oczywiście jest, mamy dyszkę w zdrapce za 2 euro. Super, tutaj jeszcze mamy łosia i jeszcze królik zadyszkę. No, no i jak widzicie, kochani, dzisiaj pozytywnie dychę mamy. Das Gute Lange Los, czyli nasze szczęśliwe buźki dzisiaj są dla nas wyjątkowo szczęśliwe. Dobra, kochani, ja idę kończyć moją sałatkę, no i pewnie odzywam się do Was potem. Więc do zobaczenia później. Hej kochani, witam Was ponownie, już jest po 17, ja jestem taka śpiąca, że już z chęcią poszła spać. Może właśnie na resztę niedzieli tak wykorzystam, że zaraz wkoczę do łóżeczka, jakiś może YouTube albo jakiś fajny film sobie odpalę. Może troszeczkę odpocznę. No, tutaj właśnie mąż zrobił mi i sobie kawkę. Ja tam będę miała i kawę, i herbatę. A tutaj są te moje sałatki, które widzieliście, robiłam. Ta jest z kurczakiem dla męża. Miałam mieć gości, dlatego też zrobiłam ich więcej. No, jak nie, to będzie na parę dni. I tutaj mamy, jak widzieliście, kapustę pekińską, paprykę, pomidor, ogórek. Tutaj jest jeszcze mięso, sos czosnkowy, trochę jajka na górę, polane ketchupem. A ja mam tutaj te same składniki oprócz mięsa, ale za to mam fetę, która niestety nie jest już pokrojona w kostkę, a taka, wiecie, rozwalona, bo była zamrożona. Ja się, kochani, przeniosłam do pokoju, bo oczywiście szczyt mojej inteligencji robił maksimum. Podłączyłam kamerę do ładowania, ale nie włączyłam przedłużacza do prądu, więc tak. Musiałam tutaj przyjść się podładować. My właśnie zamówiliśmy choinkę na Amazonie, więc pewnie za jakieś 2 dni powinna przyjść. No i myślę, że razem z Wami będę ubierać to drzewko. W tym roku po raz pierwszy w życiu będę miała choinkę sztuczną, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. No bo wiecie, jak to jest w rodzinnym domu, zawsze u nas była żywa choinka. Zobaczę, jak mi się spisze, jeśli mi się nie spodoba czy coś, to może tutaj jeszcze w tym pokoju postawię sobie jakąś małą, żywą, albo nie wiem, do salonu może dam małą, a tutaj dam większą, jeszcze zobaczę, zobaczymy po prostu, jak ona będzie wyglądała, jak do mnie dojdzie. A my może dzisiaj wyjątkowo zdrapmy sobie jeszcze jedną zdrapkę. Może jeszcze w jednej zdrapce nam się powiedzie. Mam tutaj Mini Mouse. Też za 1 euro. No i jak wiecie, tutaj musimy znaleźć 3 takie same symbole pod tym serem, aby wygrać wygraną, która jest tutaj ukryta pod tą myszką. Ale jakoś mam wrażenie, że nic tutaj nie wygram. Mam sakwę. No jak widzicie, to jest skarb, więc się nie udało. A do wygrania było 50 euro. Więc tak, takie było moje przeczucie, tak też się stało. Dobra, ja idę teraz pić kawę, jeść sałatkę. Może dowiem się jeszcze do Was później, ale nie wiem. Chociaż nie, 2 dni się z Wami już nie pożegnałam, więc dzisiaj na pewno się odezwę i się z Wami na koniec dnia pożegnam. Więc do później. Kochani, ja się dzisiaj witam z Wami po raz ostatni. W
sumie praktycznie przyszłam się z wami pożegnać. Wcześniej wam mówiłam, że jednak goście do mnie nie przyjdą, ale zmienili zdanie i wpadli. Niedawno poszli. Ja jeszcze postanowiłam zrobić sobie paznokcie takie świąteczne. Nie wiem, czy wam wspominałam, że będę miała w tym roku choinkę na złoto-czerwono. No i tak właśnie sobie też postanowiłam zrobić paznokcie w takim kolorze. Natomiast śledzi na Snapie, Instagramie albo na Facebooku, to już widział. A kto nie, to tutaj wam teraz pokazuję. Mam takie złoto-czerwone pazurki. Chciałam sobie zrobić przedłużane, ale niestety klej odmówił mi posłuszeństwa. No i mam swoje własne, króciutkie. Tak więc ja właśnie wskakuję do wanny. Tutaj kąpiel już na mnie czeka. Wszystko przygotowane. Więc ja się rozbieram, a z wami się żegnam. Do zobaczenia w jutrzejszym vlogu. Pa, pa!